podwójnie wyjątkowa. Moja pierwsza ever ewolucja u Nova Stone'em, do tego nowy regionalny Pokémon z Azji. Cześć, z tej strony Kuszyn, dla Was w kolejnym odcinku z Kambodży. Dzisiaj wybieram się do świątyni Angkor Wat, koło miejscowości Siem Reap. Zapraszam do oglądania. Myślę, że pojadę bezpośrednio prosto do Angkor Wat. Zobaczcie, przez aplikację wychodzi tylko 18 tysięcy rieli. To jest 4,5 dolara. Także jak na taką fajną wycieczkę, to nie tak źle. Angkor Wat, right? Angkor Wat, yes. Yes. Okay. You have ticket ready? No. Do I need it? Not yet here? I don't have ticket. Oh, if you want to see the temple, you need to buy the ticket first. Just go to ticket office and then you buy. I charge from you $3 more. Okay. W sumie mogłem te bilety kupić też przez internet wcześniej, ale nie pomyślałem o tym, także pan za dodatkowe 3 dolary zawiózł mnie tutaj do urzędu, gdzie się kupuje bilety. Hi, can I come here? The first day? No, no, one day, one person. One day over there, sir. Over there? Tutaj się patrzy w kamerkę i cykają ci zdjęcie od razu, bo to się wyrabia tak jakby paszport, powiedzmy w cudzysłowie, na tę świątynię. No i tak wygląda ten bilecik łamany na przepustka. Śmiesznie wyszedłem, ale spoko. 37 dolarów i można wchodzić na to na różne inne świątynie w tym kompleksie, nie tylko Angkor Wat. Wynająłem tutaj pana za 10 dolarów, negocjowałem, bo chciałem na początek 15, także będzie mi opowiadał całą historię i oprowadzał. Entrance is the gate, and on the gate there are five. This is south gate. Plus, you know, you're different. Oh. King in the middle, straight in the middle, you know, yeah. Three is on the right hand side, yeah. Left hand side, commander, general, or rich people on the left hand side. Common people, huh? Or the public, you know, two gate idea. So different class in Hinduism. That's why I told you caste system is very strict of Hinduism, you know, yeah. So the poor people, the low class, they had no chance. Tutaj mi mój oprowadzacz wyjaśnił, że to jest statua tak naprawdę hinduskiego boga Wisznu, ale kiedy świątynia została przemieniona na świątynię buddyjską, to przebrano go za Buddę i teraz po prostu udaje Buddę. Priests, they did not do the same as public. What did the priests do? Praying. After praying, what did they do? Meditation. They stay at the ground floor and high level, the last level, huh, for who? King. But besides king, not only king, king advisor, high priest, the main top priest, you know, the most important people, could follow all the way up with the king to the last level. A king had to get to the most important part of heaven. Could believe heaven, you know, heaven, yes. Is heaven, you know, yeah. Tutaj są bezgłowe posągi Buddy, bo kiedy w XVIII wieku przyszli ludzie tutaj rozgrabić te świątynie, to nieraz nie byli w stanie ukraść całych posągów, bo były zbyt ciężkie, więc kradli tylko głowy. Świątynia została zbudowana w XII wieku jako świątynia hinduistyczna. Wtedy jeszcze w tych regionach świata panował hinduizm. Natomiast w XIV wieku wraz z rozwojem buddyzmu w Kambodży świątynia została po prostu przerobiona. I figury hinduskich bogów, no, nałożyli im szaty takie jak buddyjskim mnichom i zaczęli twierdzić, że to są figury tak naprawdę Buddy. No i modlić się do nich zgodnie z obyczajami buddyjskimi. What you can see, main tower. The main tower is hard to see from down here. So when you reach to the last level, you can see main towers. Huh? And up there, you can look down floor. Powód, dla którego w tej świątyni widzimy wizerunki nagi oraz lwów, w ogóle śmieszną pozę mam te lwy, ale okej, okay, jest taki, że w hinduizmie są trzy zwierzęta strażnicze. Lew jest władcą lądu, wąż, czyli naga, jest władcą wody, no i jest jeszcze jastrząb, który jest władcą powietrza, ale tutaj w tej świątyni akurat nie ma go przedstawionego. Jak się idzie z świątyni do pagody, to są takie budy, gdzie można coś zjeść. Zamówiłem coś do jedzenia i tutaj też rzuciły się na mnie panie, żeby mi coś sprzedać. Zszedłem z 15 dolarów na 7 dolarów. Zaraz ją przymierzę, to wam pokażę. Jeśli zastanawiacie się, czy są pokestopy w Angkor Wat, to tak, są. O, ten jest ładny pokestop.
Angkor Wat. Muszę tutaj giftów nazbierać i powysyłać potem friendsom. Super ładne są. Tak więc w koszuli wyglądam tak. Ty, w sumie fajna ta koszula, co? Spoko, nawet za 7 dolarów spoko. Słuchajcie, mam problem. Pokażę wam zaraz coś. Jeden problem jest taki, że chodzą za mną zwierzęta i chcą żyryć. Drugi problem jest taki, że nie mam już zbyt wiele gotówki przy sobie. Ostatnie 20 dolarów. Muszę później wziąć z bankomatu trochę kasy, ale słuchajcie, patrzcie na to. Trochę rozerwany banknot, co nie? I kurczę, nie chcą przyjąć go nigdzie, nie? Teraz mi się przypomniało, że czytałem właśnie przed wyjazdem, że w Kambodży nie chcą przyjmować nawet trochę zniszczonych dolarów. Może postaram się kupić za to jakąś pamiątkę, bo te babki tak mi wciskały wszystkie te koszulki, że może tak się ucieszą, że kurczę, daję im banknot, że go przyjmą i wydadzą mi resztę, no bo muszę jakoś ten kierowcy tuktuka zapłacić, żeby mi do hotelu zawiózł. Powiem wam, że ta koszulka nie jest z jakiegoś super materiału i trochę mi w niej gorąco i w ogóle, ale świetne zdjęcia w niej wychodzą. Wyglądam zupełnie dużo, dużo lepiej na zdjęciach na Instagrama tutaj na tle, słuchajcie, Angkor Wat. I w tej koszuli, takiej kambodżańskiej, kurczę, epicko. Także sobie porobię zaraz nowe zdjęcia, bo wcześniej w sumie wszystkie zdjęcia były spoko, ale nie były w tej koszuli nowej. I w tej koszuli wychodzą dużo fajniejsze. Oczywiście obczajcie mojego Instagrama, jest w opisie, jak zawsze. To jest najlepsza miejscówka do robienia zdjęć, bo stąd najlepiej widać świątynię. Słuchajcie, spotkałem kilku mnichów i w tej koszuli zrobiłem sobie najlepsze zdjęcie ever. W sensie ich kolega nam zrobił takie zdjęcie, patrzcie. W tle Angkor Wat, ja w tej koszuli epickiej. I jeszcze mnisi, a ten po lewej to jest chyba jakiś młody tam aspirujący mnich, co jeszcze nie ma ubrań takich mnisich. Ale zdjęcie epickie, co? Można zobaczyć je na moim Instagramie. Chyba to jest moje najlepsze zdjęcie ever, szczerze mówiąc. Złapię sobie chociaż kilka pamiątkowych Pokemonów stąd. Zobaczmy, czy one miały napisane Angkor Wat, jak się je złapie. W sumie nawet wziąłem gołczę ze sobą, także mam ją w plecaku, więc chyba zaraz sobie odpalę po prostu ją. I co jest napisane na tym misiu? Oj, nie jest napisane Angkor Wat, jest napisane Siem Reap. Province de Siem Reap. Odbieram też breakthrough przy okazji. Ciekawe, czy nie shiny. Zwykły Moltres, ale w sumie złapany pod Angkor Wat, także i tak wyjątkowy. O, słuchajcie, bez tej odznaki nie mogę odjechać. To jest prawdziwa odznaka Angkor Wat. Na tym gymie. Co prawda już właśnie ją dostałem, bo mi gołcza zakręciła, ale mogę wstawić też tupoka. Ciekawe, jak długo się utrzyma. To jest nasz Porando-san, który był polskim Mr. Mime'em w Japonii, ale wstawił jakiegoś mocniejszego, takiego powyżej 2000 CP. Wszystkie Mr. Mime'y to Polacy. Udało mi się rozmienić te 20 dolarów. Piłem takiego słonika na pamiątkę, ale nie pokażę, bo jest owinięty w papier i zaklejony taśmą w sumie, także dałem babce tę 20. No i oczywiście zwróciła uwagę, że jest lekko podarta, dosłownie leciutko, widzieliście, nie? Ale najpierw właściwie zapytałem, po ile ten słonik, ona mówi 7 dolarów, ja mówię 4. Ona mówi 5, no dobra, nie? Niech będzie 5. Dałem jej tą 20, ona mówi, kurczę, ale podarta. Ja pokazuję, że nie mam innej, że to ostatnie, jak nie chcę, to nie kupuję, nie? A ona mówi, że muszę 2 dolary dopłacić za to, że jest podarte, nie? I mi tłumaczy, że w Kambodży jak masz podarte dolary, to tracisz 2 dolary. Czyli na przykład jak masz 20 dolarów, ale lekko podarte, to już jest warte 18 dolarów. No i dobra, w sumie się zgodziłem i wyszło na to, że tak jakbym po prostu zgodził się na wyjściową cenę, czyli te 7 dolarów za tego słonika. I mam jeszcze 13 dolarów w gotówce, także mogę na spokojnie sobie pojechać zaraz tuk-tukiem na kolejną świątynię. W sumie chyba jeszcze dwie kolejne świątynie zwiedzę, ale tak szybko. Nie będę wam już robił takiego całego prowadzenia, tylko dosłownie wam je pokażę na kilkanaście sekund. Powiem wam, że już tu chyba chodzę z 3 godziny. Magicznie tu jest, fajnie, fajnie, naprawdę. Te wielkie połacie tutaj trawy, gdzie są właśnie przed świątynią, tutaj było tak jakby miasto kiedyś, bo tutaj była stolica królestwa, Imperium Khmerów. Także tutaj, gdzie te puste pola, no to były budynki, oczywiście, tylko one później zostały na przestrzeni wieków zniszczone, rozebrane i tak dalej. Głównie były drewniane, dlatego nie przetrwały. Dobra, starczy tych historii o Angkor Wacie. Idziemy na inne świątynie, bo jeszcze mój przewodnik powiedział mi, że są jeszcze dwie ważne świątynie ciekawe, które chcę zobaczyć. Jadę do kolejnej świątyni, tak się wydaje, że to jest na mapie blisko siebie, ale tak naprawdę te świątynie są na dosyć sporym obszarze. Kolejna jest 4 km dalej i powiem szczerze, że w tym upale no nie chciałbym się iść z buta 4 km. Tutaj przejeżdżamy bramą do świątyni. Powiedziałem kierowcy, żeby trochę zwolnił. Posągi Buddy. Piękny widok rzeki, mi tu pokazuje kierowca. A to jest sama brama. Nie wiem, czy ten gość ma taki długi miecz, czy... Nie, to są miecze, okej. Okay. To są miecze. Tutaj ta świątynia się zachowała w trochę gorszym stanie niż Angkor Wat, ale da się jeszcze nawet rozpoznać gdzieniegdzie twarze na tych płaskorzeźbach. Piąty dzień w Kambodży. Dzisiaj drugi dzień z rzędu. Nie wiem, czemu obudziłem się o 13. Po chwili zastanowienia właściwie wiem już czemu. W
Polsce jest wtedy 7 rano i o tej zazwyczaj się budzę. Także myślałem, że dostosowałem się do strefy czasowej, ale tak naprawdę budzę się dokładnie tak samo jak wcześniej. Słuchajcie, jedziemy na górę, bo w tym hotelu jest basen na 12 piętrze, którego jeszcze nawet nie widziałem, a tak jak mówię, jestem tu 5 dzień, także chociaż zerknę, czy wygląda fajnie. Wow. Zobaczmy zaraz, czy jest ładny widok stąd. Szczerze? Całkiem spoko tu jest, zobaczcie, leżaczki. Tutaj jest basen. Spoko, nie? A tutaj patrzcie na ten widok. No po prostu... całkiem spoko opcja. Tradycyjnie zamawiam tuk-tuka przez apkę, żeby nie zostać ocyganionym. A jedziemy do tej świątyni, której nie udało mi się zwiedzić w poprzednim odcinku. No dobra. Po paru dniach z większą świadomością na temat lokalnej kultury powracam do tejże świątyni, tym razem wejdę sobie na spokojnie do środka. Tutaj reprezentacja Apsary, czyli gwiezdnej tancerki w hinduizmie. Natomiast sama świątynia jest oczywiście buddyjska i pochodzi z XIV wieku. Ludzie wkładają pieniądze w te figurki. Okej, świątynia ładna, teraz pójdę w okolice Pałacu Królewskiego i po drodze jeszcze będę szukał pansejdża, bo właściwie mam jeszcze jednego ostatniego pansejdża do złapania i przy okazji złapię sobie wtedy na czerwonym i jednego też na żółtym, bo już nie będzie mi na żółtym potrzeba, żeby nie było tam pansejdża, bo już nie będzie musiało służyć jako radar to żółte konto. Wiecie, to jest ciekawe, że w parku pod tą świątynią biegają koguty, kury. Ja nie wiem, czy ludzie to normalnie uprawiają coś, czy co. W tym miejscu rzeka Tonle Sap wpada w rzekę Mekong. Jest w Szczecinie taka restauracja wietnamska Mekong. Ale powiem wam, że te restauracje azjatyckie w Polsce, jak pojedzie się do Azji i zje tutejsze prawdziwe jedzenie, nawet nie jest podobne. Oni tak trochę dostosowują zawsze to swoje jedzenie do gustów Europejczyków, jak otwierają restauracje w Europie. Pan się myje w rzece. Okej, sorry, nie mył się, tylko robił kupę do rzeki. Przechodzimy dalej. Tak. 1000. 1000? Yeah, no money. No money. Why you're not at school? Yeah. You should go to school. You should be at school. 1000. 1000? O, chłopie. Ale jesteś. 1000. O, niezły chłopak, co? Patrz, jak mnie popycha. Ej. Nie dam ci 1000, kolego. 1000. Tu jest kolejne ładne miejsce, słuchajcie. W ogóle to jest dla mnie takie ciekawe cały czas, że bogowie hinduscy są w świątyniach buddyjskich. To się nazywa synkretyzm religijny. W ogóle kojarzycie ten motyw z Naruto, że mieli takie coś na rękach? Już wiem, skąd to wzięli. O, słuchajcie. Są i nasze małpeczki. Także Budda przyniósł nam szczęście. Idziemy łapać ostatnią podczas tej podróży i potem co? Ewolucja oczywiście. Słuchajcie, z jakiegoś powodu na teren tego ogrodu nie można wejść, a to tutaj zrespił się nam pansejdż, ale wydaje mi się, że uda mi się... Jest i on, jest i pansejdż, słuchajcie, mój prawdopodobnie ostatni podczas tej podróży, bo w tym momencie też sobie złapię go na żółtym i wystarczy mi już ich chyba, szczerze mówiąc, nie będę już polował tak na nie, ale odbija. Masz teraz, o, wow, co? Uciekł? O kurczę. Już myślałem, że ucieknie mi, słuchajcie, a on tylko wyskoczył z pokebola. Jest najsi. Dobra, szybko na żółtym do deksu. No nie! Ty, co się dzieje? Czemu mi tak wyskakuje? Aż mi się wierzyć nie chce. Masz teraz na najsie. Lepsze to niż nic. O, siedzi teraz. Chciałem koniecznie z pineapplem, bo nie jestem pewien, ile mam w tym momencie candy, ale chyba, że mam wystarczająco candy. Nie wziąłem go ze sobą na ten spacerek, także... Pierwszy mój Pokémon dzisiaj. Candy, tak jak widzieliście, 57 miałem, ale zobaczmy wszystkie moje pansejdże. Złapałem 11 pansejdży podczas tego wyjazdu. Spoko. Przejrzę sobie IV na nich. Jeszcze najpierw zobaczę, czy mam jakieś nowe setki. Co wątpię. Nie, żadnej nowej setki nie mam. Także wracając do IV moich pansejdży. Okej, okay, atak. Tu są bardzo dobre wszystkie IV. I ma bardzo dobry level. Chyba tego będę ewoluował. Tutaj słabiutko, tutaj okej. Okay. No i tutaj też w sumie słabo. To co? To już wiemy, którego ewoluujemy. Tego, który ma najwyższe CP i oprócz tego ma najlepsze IV, tak naprawdę. Co ciekawe, ja go złapałem w Siemreap, w przeciwieństwie do moich praktycznie wszystkich pozostałych pansejdżów, które złapałem tutaj w Phnom Penh. Także słuchajcie,
805 CP. Lecimy z tą ewolucją. To jest w ogóle moja pierwsza ewolucja u Nova Stone'em, z tego co kojarzę. Podwójnie wyjątkowa, moja pierwsza ever ewolucja u Nova Stone'em. Do tego nowy regionalny Pokémon z Azji. Myślę, że będzie super pamiątka z tego wyjazdu. Najlepsza dla mnie, ja nie potrzebuję żadnych pamiątek. Kupuję jakieś tam pamiątki dla rodziny, znajomych i tak dalej, ale dla mnie najlepszą pamiątką są moje własne filmy, moje własne zdjęcia na Instagramie i moje własne Pokémony. Patrzcie na to, ale fajny, co? Ale ma grzywę. Jest i w Pokédexie, ale kozak z niego, fajnie w sumie wygląda. 1990, to nie jest wcale takie złe CP, słuchajcie. Jeszcze mam tutaj mroczny moveset Bite Crunch. Ten moveset nie ma znaczenia, ja nie będę go używał w walce raczej, ale kurczę, jaki Simisage. Po prostu on jest kozacki, spójrzcie na niego. Przepiękny Pokémon, masakra. To jest moja najlepsza pamiątka, czyli ten właśnie Simisage. Przypomina mi o całej tej podróży, o obu miastach, w których byłem i o wszystkich w sumie pansejżach, które złapałem, bo zbierałem też po drodze oczywiście candy do tej ewolucji dzięki łapaniu tych wszystkich pansejżów. Zwieńczenie pokemonowej przygody, ale nie zwieńczenie ogólnej przygody. Jest jeszcze parę ciekawych miejsc, które chciałbym zwiedzić, na przykład Świątynia Małp. A i pewnie będę dostawał trochę pytań, czy dam komuś pansejża. Pewnie zrobię ze 2 czy 3 konkursy, odwiedzając jakieś miasta w Polsce w przyszłym roku. Zadam jakąś zagadkę i kto pierwszy odpowie, temu dam jakiegoś regionalnego Pokemona. Ale prośba, nie piszcie mi maili, nie piszcie tam Kushi, proszę, wyślij mi pansejża. No to tak nie działa. Też na pewno będę chciał podarować je moim przyjaciołom, na przykład Hikomikosowi, który notabene zmontował mi większość tych odcinków z Kambodży. No i muszę sobie kilka zostawić na trady, no bo oczywiście w przyszłym roku będzie Safari Zone w Europie i tam ludzie będą chcieli rzadkie Pokémony, żeby się tradować za inne rzadkie Pokémony. I ja muszę sobie kilka takich Pokémonów zostawić, żeby mieć czym handlować podczas takich ważnych tradeów. Także tak, rozdam kilka widzom przy jakichś tam okazjach, ale reszta jest zarezerwowana na moje potrzeby. Jeszcze najpierw jedna ważna rzecz w tej okolicy mi została do zwiedzenia, Phnom Penh, i jest to Pałac Królewski. No caste system of people and more respect to lady. Oh. Yeah, opposite from India, lady not so much respect to lady. They don't want the daughter, and here we want more daughter. Because the king and the queen, after coronation, they're living here 7 days. For pray, for meditating, after 7 days. But there's no queen. Now no queen, he's living alone. Okay. Alone. The queen just his mom. Okay. The queen was kidnapped by the demon. Oh yes. Yeah, and Cambodia, we change on the end of the story, we make more happy ending. Oh. The queen come back home after the war. And in India, no. They said when the ladies leave from house, for husband to live with other men, she cannot come back home. Mm. Not good opportunity. Jadę do ostatniego miejsca, świątyni Małpek. Miały być tu małpy, a jest tylko masa żebrzących dzieci. Sama w sobie świątynia całkiem ładna, ale głównie jest to cmentarz, a nie świątynia. Tutaj obowiązują trochę inne zasady PHP. To jeszcze wieczorny spacer, zjeść coś dobrego. Niech Gołcza trochę pochodzi sobie. Z jaja. Zangus. Wiecie co, tak sobie siedzę i myślę o tym wszystkim, co tutaj widziałem i słyszałem. Kambodża jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, taka jest prawda. Jedna i ta sama partia rządzi od ponad 25 lat. No i to się raczej nie zmieni, bo można głosować tylko na tą partię. No i widzi się tą biedę, natomiast myślę, że zastanawiając się nad tym wszystkim, mam takie optymistyczne przemyślenia w sumie, bo widzę tę pracowitość tutaj w tych ludziach w Kambodży i ich przedsiębiorczość i to, że chcą po prostu zarabiać pieniądze, szukają każdej okazji, żeby zarabiać pieniędzy. I to jest dobre, bo w tym momencie jest 7-8% wzrost gospodarczy każdego roku i tak naprawdę no, to jest jedyna metoda, żeby wyjść z biedy, tak? Po prostu pokój, praca i kapitalizm i po prostu się bogacić, tak? 7-8% rocznie to się wydaje, że to nie jest dużo, ale tak naprawdę za 10 lat, jak tak dalej pójdzie, to Kambodża będzie 2 razy bogatsza niż obecnie. Za 20 lat będzie 4 razy bogatsza niż obecnie, także wszystko jest na dobrej drodze. Wiadomo, że to wszystko musi przyjść po kolei na takie rzeczy jak demokracja, edukacja i tak dalej. Też pewnie jeszcze przyjdzie czas, ale najpierw trzeba wyjść z biedy. Kiedyś Imperium Khmerów było wielkim państwem, potężnym, wybudowało Angkor Wat i te wszystkie świątynie, ale potem nastały tak zwane ciemne wieki Kambodży i po prostu ta cała cywilizacja została praktycznie zapomniana. W świątyni Angkor Wat rosły drzewa na tych świątyniach, biegały jakieś małpy, nic tam nie było.
I dopiero jak przyszli Francuzi i skolonizowali Indochiny, to zajęli się tą świątynią na nowo, usunęli te drzewa zarośnięte z tych murów i wprowadzili tutaj na nowo nowoczesną cywilizację, edukację i tak dalej. I pewnie kraj byłby już później na w miarę dobrej drodze, gdyby nie amerykańskie bombardowania i amerykańskie wsparcie dla Czerwonych Khmerów, których potem z kolei zwalczali. Myślę, że najlepiej dla Kambodży będzie po prostu, jeśli żadna Ameryka i żadne inne kraje nie będą się angażować we wprowadzanie demokracji już nigdy więcej i po prostu nieważne jaka jest to partia, ważne, że nie są to komuniści i już nie zabijają ludzi. I to jest najważniejsze. Niech będzie kto będzie, przynajmniej jest wzrost gospodarczy i to jest dobry kierunek. Ostatnia rzecz, której ten kraj potrzebuje w tym momencie, to jest jakaś kolejna wojna domowa. Także nie jest tu najlepiej, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak bym to powiedział, że napływają turyści, jest ich coraz więcej w każdym roku i te pieniądze po prostu spływają do Kambodży, ożywiają gospodarkę. I to jest fajne, i to jest spoko, i dlatego warto przyjeżdżać do takich krajów trochę biedniejszych, żeby po prostu wspierać ich we wzroście gospodarczym, w budowaniu kapitalizmu, wolnego rynku i swojego bogactwa. Some boy.